Jadąc ścieżką Greenvelo natrafiłam na chyba jej najbardziej zielony zakątek. Przecudne miejsce. Gdzie jesteśmy? W Arboretum Bolestraszyce. Jest z nami pani Elżbieta Żygała, wicedyrektor tej placówki. Proszę powiedzieć, co to jest Arboretum? Arboretum wskazuje nam na to, że mamy tutaj taki rodzaj ogrodu botanicznego, w którym gromadzi się głównie drzewa i krzewy. Chociaż jak sami państwo widzicie, nie tylko drzewa i krzewy mamy tutaj zgromadzone, ale taki był początek w 1975 roku, kiedy to miejsce zostało powołane do życia. Mamy tutaj jakieś niepowtarzalne okazy? Oczywiście mamy ich wiele. Chociażby tutaj nad stawami mamy gunerę brazylijską. Jest to roślina, która wymaga bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie jej na okres zimowy, ale latem za to oddaje nam cały ten trud, pokazując swoją urodę. Mamy również kolekcję roślin zielnych, mamy kolekcję roślin wodnych, 300 na terenie naszego ogrodu. Mamy naprawdę bogatą kolekcję roślin wodnych i bagiennych. W tej chwili w całej krasie pokazują nam się lilie wodne, a jeszcze niedawno kwitły bardzo pięknie azalie i różaneczniki, także każda pora jest porą dobrą, żeby nas odwiedzić. A jak wiele osób Was odwiedza? Rocznie tak około 60-70 tysięcy ludzi. Zapraszają Państwo wycieczki, nie wiem, być może młode pary robią sobie tutaj sesje ślubne? Są wycieczki oczywiście, głównie szkolne, ale też grupy osób dorosłych. No a plenery Arboretum jak najbardziej służą właśnie do robienia sobie zdjęć takich okazjonalnych. Do Arboretum prowadzi ścieżka rowerowa. Czy rowerzyści chętnie tutaj przyjeżdżają? No myślę, że chętnie. Widzimy tutaj rzeczywiście sporo rowerzystów. Można te rowery zostawić u nas w bezpiecznym miejscu przy bramie. Mamy właśnie takie poręcze do przypinania rowerów. Mamy też taki nieduży przybornik z narzędziami dla osób, które potrzebują jakichś drobnych napraw. Czyli miejsce przyjazne rowerzystom, możemy tak śmiało powiedzieć? No tak mi się wydaje.